Artur, jak wypadła próba tej twojej nowej piosenki przy treningu otwartym? Dla mnie bomba, nie wiem jak tam, ja się mam duże czucie, na pewno zobaczycie jaki to będzie szałok na sali, jak to będzie jebnięcie takie, nie wiem, coś pięknego. Ja mówię, jak teraz nie czułem żadnej presji, nie? Jak będę wychodził do ringu, to, no to będę nastawiony na walkę i to dodatkowo urodziłem się w Polsce. Pokażemy jak wygrywać, fajne takie. Takie dobitne i takie słowa o nas, o Polakach. Nie wszystkich, ale o większości takich, tak jak mówię, mieliśmy wspaniałą husarię, wspaniałych rycerzy i tak fajnie, wucze. Wczoraj jak przyjechałeś do hotelu, przywitał cię niespodziewanie Brian Minto, ale nie było widać między wami nienawiści. Nie, ja go bardzo lubię osobiście. Spędziliśmy troszeczkę w kempie razem czasu w teamie i bardzo fajny chłopak, tylko że to wszystko zostawię, jak będę wchodził do ringu, tam już nie będzie bardzo fajny chłopak, tylko przeciwnik, z którym trzeba wygrać i dać dobrą walkę. Przydał się ten wyjazd na kilka tygodni do Wisły? Jasne, ja lubię takie coś, wyciszenie, odizolowanie się od wszystkich, tak naprawdę tylko trener, ja i zawodnicy. Będziesz miał nowe rękawice, nowy strój, całkowicie nowy Artur Szpilka będzie w ringu? Nie no, cały czas ten sam, tylko zmieniam, mówię, image, żeby też młodzież mogła wziąć przykład, nie tylko, że kryminalista czy coś, tylko, że Polak, który będzie mistrzem świata. I żeby się to kojarzyło wszystkim na całym świecie, właśnie z logo polskim, gdzie będę wychodził. Są coraz większe, lepsze propozycje, także na pewno ta walka w Stanach będzie pokazywana na ESPN-ie, dwójce otwartej. Także też fajnie byłoby zobaczyć, jak wiadomo, przeciętny człowiek, co ogląda telewizję, nie musi wiedzieć dokładnie z jakiej narodowości, tylko patrzy, a to jednak będę wychodził ten orzeł, to jednak niesie. Szlafrok będzie czerwony, ja biało-czerwony, ale rękawice w barwach Wisły Kraków. Nie, szlafrok nie będzie biało-czerwony, biało-czerwony miał Głota, ja będę miał czarny szlafrok, a na czarnym biały orzeł i szpila. A od środka będzie złoty do kolegów spodenek. Bo czarny, ja najbardziej jakbym mógł, to bym sam w czarnych spodenkach boksował, bo fajny to jest to w kolor. Takiej fajnej, niewiadomej. A ja taki jestem. Zależy od dnia. Teraz drugi panie z Bydgoszczy. Czy liczy pan na doping bydgoskiej publiczności, jak pan wspomina pierwszą walkę, jeżeli chodzi o kibiców i doping? Ja bardzo miło wspominam Bydgoszcz, bo i po walce, i na walce było fajnie, także na pewno zobaczymy, na pewno będę starał się dać dobre show, a na pewno będzie ku temu możliwość, bo zawodnik idzie do przodu i będzie szukał wymiany, więc na pewno w tej wymianie będzie gdzieś można pokazać swoje umiejętności.